Polskie Radio Białystok. Mamy już wszystko przygotowane do naszego sernika. Do dużej miski wsypujemy przetarty przez praskę ser i wlewamy naszą tartę żółtka z cukrem. Będziemy miksować teraz całą masę. I zaczynamy mieszanie. Jakie były składniki? Tutaj jest tak. 1,5 grama klinka dąbrowskiego. Polecam jak najbardziej do ciernika klinek dąbrowski. Jest na liście produktów tradycyjnych ministra rolnictwa. Wyjątkowy ser. Na liście produktów tradycyjnych i jest bardzo dobry. Wykonywany w tradycyjny sposób. Czyli było tak, około 1,5 kg twarogu, tak? 12 jajek oddzieliliśmy, białka od żółtek, żółtka udaliśmy z około 1,5 szklanki, 2 szklanki, w zależności jakiej ważności był ser. Żółtka udaliśmy z cukrem. Dodaliśmy teraz do sera, oddzielnie ubiliśmy kremówkę i plamę z białek, która nam uciekła. I mamy jeszcze tutaj 2 budynie śmietankowe, które dodamy i 100 gram rozpuszczonego masła. Co teraz dodajemy? To ważne, w jakiej kolejności składniki pani dodaje? Rozpuszczone i skórzone masło dodajemy do sera. Na samym końcu dodajemy plamę. Już nie mieszamy już serem. Tylko myszką, żeby ser był czysty. Wstrzymam na samym końcu odmaką serową. Dobrze, i teraz już odkładamy mikser. Dodajemy kremówkę. Będziemy już teraz mieszać łyżką. Dodajemy kremówkę do naszej masy serowej. Dosypujemy budynie. Mieszamy i na końcu będziemy dodawać ubitą pianę z białek. I delikatnie, dokładnie, a delikatnie mieszać. I dokładnie według tej kolejności, którą pani podała. Tak, tak. Najważniejsze jest, żeby piana trafiła do naszej masy serowej na końcu. Dodajemy ją i delikatnie mieszamy, czy to łyżką, czy jakąś drewnianą łopatką. Troszeczkę nam to czasu zajmie. Już całą. I teraz łączymy pianę delikatnie z naszym serkiem, z masą serową. I za chwilę, w międzyczasie grzeje się piekarnik. Nastawiony jest na 180 stopni. I nasz sernik będzie się piekł całą godzinę. Bez termoobiegu, grzałka góra-dół. Potrzebujemy około godziny czasu na upieczenie sernika. Nie będziemy też dawać żadnego spodu. Będziemy się delektować samym. Nie będzie nam nic zakłócało smaku sera. Będziemy się delektować samą masą serową. Blacha już wyłożona papierem do pieczenia. Blacha jest wyłożona papierem do pieczenia. I możemy ją zapełniać. I wypełniamy naszą masą. Wyrównujemy powierzchnię. Z takiej ilości wyszło nam takiej średniej wielkości blacha. Wyrównujemy i wstawiamy nasz serniczek do nagrzanego piekarnika na godzinę czasu. Polskie Radio Białe.